ustanowimy. Ej, yo, Lechu, co ty zrobiłeś tak życie nasze? Utrudniłeś. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. W świetle ostatnich doniesień medialnych postanowiłam zapytać Ostrudzian, jak oceniają postać Lecha Wałęsy. Pozytywnie, negatywnie. Czy była to legenda, czy może jedno wielkie kłamstwo i mistyfikacja? Jak pan ocenia postać Lecha Wałęsy? Dobrze. Dla mnie jest gościem. A czy widział pan doniesienia medialne ostatnie, które... Ja już znam to od A do Z. Czyli to wszystko to jest według pana... Nie. On Bolek jest, ale dla mnie to nie ma nic... Nie ma znaczenia. No, myślę, że jest on jakby no, wielką historią Polski i na pewno bardzo pozytywnie, mimo teraz, że jest i ostatnio była na niego nagonka, ale uważam, że on jest wielką postacią i jednak warto o nim pamiętać. Krytycznie. Czyli nie lubi go pan? No nie. No, z jednej strony dobrze, z drugiej źle. A z której dobrze, z której źle? Źle, że był konfidentem, no. A dobrze? No, że działał dla Polski, dużo zrobił, bardzo dużo. A według pana jak zakończy się ta cała sytuacja, która teraz ma miejsce w mediach? Ja myślę, że Lech się nie przyzna, będzie się wstydził to. Jak pan ocenia postać Lecha Wałęsy? No, w porządku. No, bez niego pewnie nie mielibyśmy teraz wolnej Polski. A jak pan ocenia tą nagonkę medialną, która teraz ma miejsce? No właśnie, tak jak pani powiedziała, to jest nagonka medialna. Postać Lecha Wałęsy? No, proszę panią, trudna to postać, prawda? Dla mnie od początku no, budził kontrowersje. Tak, coś w tym stylu. Jednym słowem, szkoda chłopa, no tak powiem może, prawda? Jak ta sytuacja się zakończy według pana? No Lechu do końca będzie szedł zaparte. Nie przyzna się? Nie, chociaż no po mojemu no coś tam ma za skórą, o tak powiem, prawda? Bardzo dobrze. A jak pani ocenia tą sytuację, która ma teraz miejsce w mediach? To jest taka nagonka, tak naprawdę było, minęło i dla mnie powinna być sprawa zamknięta. Próbują po prostu nawijać za siebie politycznie, tylko i wyłącznie. Jak ocenia pan postać Lecha Wałęsy? Lech Wałęsa, mówi panu to nazwisko coś? Tak. I jak pan ocenia? Tak średnio, na jeza. O, lepiej nie pytajmy o niego. Proszę panią, krótko, pozytywnie. A to, co się teraz dzieje względem jego osoby, to wie pan co, to jest troszeczkę dla mnie hańba. Bo tą postać trzeba uszanować. Pomimo tam, że może były jakieś tam sprawy takie niewyjaśnione, ale to, co się teraz robi, to się po prostu wieszanie psów na takim człowieku. Proszę panią, znam go doskonale. Ale... Osobiście? Tak. Nie chcę oceniać. Uważałem go kiedyś za porządnego i poważnego człowieka. Jak oceniacie postać Lecha Wałęsy? Nie wiem. To jest temat bardzo, bardzo długi, ale Lech Wałęsa dla mnie zawsze był człowiekiem, który no, wygrał dla nas wolność. To, że go oskarżają, to jest, no powiem, coś niebywałego, ale zawsze będzie Lechem Wałęsą naszym, który zdobył dla nas to, co mamy. Chyba, że to stracimy niedługo. Pa. Pozytywnie. A jak ocenia pan tą sytuację medialną, która ma teraz miejsce? Negatywnie. Aha, pozytywnie, negatywnie, a zakończy się? Tak jak zawsze. Czyli? Czyli awantura będzie za 10 lat ponownie także. No ja uważam, że jest legendą, ale powinien się przyznać, jeżeli rzeczywiście współpracował. To całkiem inaczej by wyglądało. Były takie czasy i musiał, jak to mówią, nie? Nie miał innego wyjścia, nie miał pracy, kupę dzieci. Ale powinien do tego się przyznać. Nie mam zdania, bo nie jest w porządku, nie zrobił nic, co trzeba, a równocześnie jeszcze się zapiera. No to mnie boli. Lepiej nie chcę mówić o nim. Nie chcę mówić o nim. Wolałbym nie komentować. To jest bardzo problematyczna sytuacja w tej chwili i nie mam właściwie... Wydaje mi się, że wiele tutaj tu media jakoś tam nakręcają sprawę, która nie wiem jak powinna być rozstrzygnięta, ale jakby nie było, on był jednak jest wielkim Polakiem. Nie wiem, może oszust. Aż tak? No tam Bolek mówili na niego, tak niby tam. Coś więcej? No ja nie wiem, to panu zadałam pytanie. To będę w telewizji, tak? No nie wiem, dla mnie postać Wałęsa, no to...
Solidarność, no. Postać, że po prostu jest prawdą to, że on był tym agentem, to po prostu on zaczyna kłamać i z tego kłamstwa już po prostu uważam, że on nie może wybrnąć. Trudne pytanie pani mi zadała, naprawdę. Był Bolkiem. Uważam, że bez niego nie byłoby współczesnej historii Polski. No, trudno mi powiedzieć, jak oceniam. No, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że jednak był tym agentem, tak? A widzę, że pan jest kibicem FC Barcelona. No tak, zdecydowanie tak. Czy ja tam pani wiem, jak ocenić? No, nie wiem. No tak bym nie za bardzo dobrze. Tak z tego, co te prasa pisze, nie? No to nie za bardzo. Dobrze. Pozytywnie. Ty. Zajebiście. Ocenia pan postać Lecha Wałęsy. Za bardzo go znam, żeby go oceniać. Dobrze usłyszałam? Cześć, jak oceniasz postać Lecha Wałęsy? Może dziękuję. No wypowiedz się, potrzebujemy wypowiedzi młodych, energicznych ludzi. A ja was znam, ale... No nie, dobrze, że nas znasz, a jak mnie znasz, to wiesz, że będę cię dalej pytać. Ja się Słuchaj. Krępuję, nie. Czego, nie ma się czego krępować. Nie, proszę, nie. Zabulgotałam się. To też jest jakaś opinia.